Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa spotkała się z przedstawicielami Opolskiego Okręgu, Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Straży Rybackiej. Rozmawiano o zabezpieczeniu Odry przed zatruciami. Cały czas monitorujemy sytuację na Odrze, ale też w dorzeczach, w starorzeczach, w zbiornikach powiązanych i monitorujemy poprzez badania wody, poprzez badania ryb, poprzez pracę z naukowcami, ale też poprzez spotkania w terenie. Dzisiaj bardzo ważne spotkanie z Państwową Strażą Rybacką, ze Społeczną Strażą Rybacką i ze Związkiem Wędkarskim. To ci, którzy są w terenie i widzą potencjalne zagrożenia, oni pierwsi informują o ewentualnym ryzyku. To oni, ichtiolodzy, ekolodzy nasi lokalni mają największą wiedzę o tym, jak funkcjonuje środowisko, jakie gatunki mogą być potencjalnie zagrożone. I dzisiaj o tym rozmawialiśmy, jak działać, jak informować, jakie działania prewencyjne podejmować. A to też była okazja do podziękowania. Tutaj służby działają bardzo harmonijnie, w dobrej współpracy na każdym etapie. Mamy nadzieję, że ta współpraca w tym roku się nie przyda, natomiast jesteśmy gotowi na każdy scenariusz. Ze strony Polskiego Związku Wędkarskiego, z którym mnie się naprawdę współpracuje modelowo, padało tutaj dzisiaj na tym spotkaniu dosyć sporo takich szczegółowych już bardzo pytań dotyczących procedury powiadamiania, dotyczących kormorana i takich innych rzeczy. Na szczęście pani minister ma przeogromną wiedzę merytoryczną z tych wszystkich przekrojów pytań. Udzielała dzisiaj odpowiedzi. Jesteśmy też posłowie z Polskim Związkiem Wędkarskim, że wszystkie wnioski z dyskusji i z dzisiaj i z takich regularnych naszych spotkań na terenie Polskiego Urzędu Wojewódzkiego będą te uwagi przekazywane pani minister, bo pani minister chce mieć taką bieżącą wiedzę i wgląd w to, co oferuje, co proponuje Polski Związek Wędkarski, oddział Opolski, bo to naprawdę są ludzie sensowni, mający pomysły na to, jak rzeczywiście zmierzyć się z tym problemem odrzańskim, który prawdopodobnie jeszcze przed nami niestety, pogoda jak zmienna, to nawet po dzisiejszym dniu widać, wczoraj upały 32, 33, dzisiaj taki dzień burzowy, a to wszystko niestety, tego typu pogoda sprzyja rozwojowi algi i innych glonów, które występują w kanale Gliwickim na naszym odcinku. Trzeba być czujny i takie spotkanie choćby z tego punktu widzenia traktuję jako niezmiernie ważne. Temat był związany z Odrą i z sytuacją, która się dzieje dla nas niekorzystną, bo śnięcia ryb i każda jakby zła sytuacja na Odrze jest źle przez nas odbierana i szkodliwa zarówno dla środowiska, ale też dla środowiska wędkarskiego, które te wody użytkuje. Zapytaliśmy i przedstawiliśmy, co widzimy, w jaki sposób, czy te działania, które są, one są prawidłowe i wskazaliśmy, jakie można działania podjąć. Oczywiście wiem, że to nie jest już na teraz, że to w perspektywie wieloletniej, żeby na przykład zweryfikować pozwolenia wodnoprawne, zweryfikować bilans wody, bilans wodny, zaktualizować go. No i te informacje tutaj też w jakiś sposób wybrzmiały, że Ministerstwo Klimatu jak najbardziej się tym tematem cały czas zajmuje. Jest to temat trudny, rozumiemy to, natomiast oczekiwania środowiska wędkarskiego, użytkowników rybackich, bo to są nasze, ryby są naszą pasją i to środowisko naturalne, żeby nie betonować, a wręcz odbudowywać i renaturyzować Odrę i nie tylko, bo Odra to nie jest jedyną naszą rzeką, ale są dopływy i inne rzeki w kraju. Chomik europejski to gryzoń znajdujący się pod ochroną. W naszym regionie grozi mu jednak wyginięcie. Z drugiej strony jest on szkodnikiem upraw. Jak pogodzić interesy chomika i rolnika? O tym rozmawiano w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Chcemy przeznaczyć na użytek ekologiczny niewielki areał z tysięcy hektarów opolszczyzny płaskowyżu Głubczyckiego. Proponujemy 210 hektarów. Chomik musi żyć wśród pól, wśród upraw, nie można go przenieść do lasu, a chronić go trzeba, bo jest wpisany na czerwoną listę, na czerwoną księgę, do czerwonej księgi, jest gryzoniem zagrożonym, jest zwierzęciem parasolowym, czyli współpraca jego z innymi zwierzętami, to jest podstawa, prawda, i tutaj musimy go chronić. Teren płaskowyżu Głubczyckiego jest typowo rolniczym. Jest to kraina też Brama Morawska, migracja chomika do Czech, w stronę Ołomuńca i w drugą stronę. Tutaj dlatego ta wymiana genów jest bardzo potrzebna. Jaworzno jest takim miastem, które przeznaczyło własne grunty rolnicze na użytek ekologiczny. I tam jest taki użytek, od, jak dobrze pamiętam, od 2016 roku. Tam są wsiedlane w ramach chomiki, w ramach reintrodukcji. One są odhodowywane w zoo w Poznaniu.
Chomik jako zwierzę, jako gryzoń nie zjada dużo zboża, korzysta z upraw rolniczych. Więcej rolnicy zniszczą, że tak powiem, zboża podczas zbiorów, gdzieś tam się osypuje, niż zje chomik. A inne szkodniki również potrafią zjeść więcej, jeżeli chodzi o uprawy. Można zabezpieczyć się, nie stosowując trutek. Tyczki, które wyłapują ptaki, jeżeli patrząc pod kątem innych gryzoni, również jeżeli chodzi o chomika. W regionie przybywa gospodarstw uprawiających lawendę. Widoki niczym na francuskiej Prowansji rozciągają się w Biadaczu. Co roku właściciele gospodarstwa organizują dni otwarte. To okazja dla tych, którzy chcą urządzić fotograficzną sesję w plenerze, czy spróbować kuchennych specjałów z lawendą w roli głównej. Klimat coraz bardziej się zmienia i jest coraz bardziej korzystny dla lawendy, jest coraz bardziej suchy. No i lawenda świetnie sobie radzi w tych warunkach. Poza tym jest coraz bardziej popularna w naszym kraju. Wcześniej to była taka wyjątkowa roślina, można by było powiedzieć, bo jest to roślina z basenu Morza Śródziemnego. Natomiast w Polsce, jak widać, uprawy lawendy się rozrastają, jest ich coraz więcej. Kiedy my zakładaliśmy naszą plantację, było ich w Polsce około 70, w tym momencie jest ponad 300, więc z roku na rok tych upraw jest coraz więcej. Staramy się przetworzyć wszystko, co pozyskujemy z uprawy, no i mieliśmy tak naprawdę dużo pytań, co możemy zrobić właśnie z tym suszem, które nam pozostaje po omuceniu kwiatków, czyli z tymi wszystkimi łodygami. Na początku je kompostowaliśmy, wrzucaliśmy, że tak powiem, w formie kompostu z powrotem na pole, żeby to do ziemi wracało. No ale w tym momencie zaczęliśmy przerabiać to na pelet lawendowy. Nie spotkaliśmy na rynku 100% lawendowego peletu. Są pelety z domieszką lawendy, które są stosowane do podkurzaczy dla pszczelarzy, do okadzania uli. Natomiast mamy 100%, więc zawsze można go traktować jako tylko taką dosypkę. Natomiast kiedy się żarzy, robi taką delikatną lawendową smuszkę, delikatny dym, nie ostry. I można go sobie rozstawić też na ceramicznych podstawkach w ogrodzie, kiedy siedzimy. I gwarantowane, że nie przylecą żadne komary. To już mamy przetestowane. Wcześniej też znajomi odbierali od nas te łodygi, którzy mają łąkę przy rzece. I tam po prostu nawet jak jechali obkosić, to nie dało się wytrzymać. Spalali sobie w ognisku te łodygi lawendowe i mieli święty spokój z komarami. Także stąd pomysł na pelet, który właśnie można wykorzystywać na różne sposoby. Można go też wrzucać do grilla, można go wrzucać do ogniska, dlatego że uprawę prowadzimy w sposób ekologiczny. Całe nasze gospodarstwo w ogóle jest certyfikowane, jest to ekologiczne gospodarstwo, więc nawet jak wrzucimy sobie taki pelet do ogniska czy do grilla, spokojnie możemy przygotowywać sobie na tym jedzenie. Tak jak my gotujemy z kwiatów syrop, tak z łodyg można wykorzystać też coś do przygotowania posiłków. Tutaj jesteśmy pierwszy raz, koniecznie chcieliśmy na jakieś pole lawendy przyjechać. Się okazało, że najbliżej naszego miejsca zamieszkania, mamy ponad 50 km, jest właśnie tutaj zacisze lawendowe. Fajne, mieli ofertę na Facebooku i na Instagramie, dużo jakichś fajnych informacji, więc stwierdziliśmy, że musimy podjechać i zobaczyć rzeczywiście, że tak to wygląda. Podjeżdżając byliśmy trochę zaskoczeni, że chyba to będzie trochę małe, aczkolwiek przerosło to nasze oczekiwanie. Naprawdę ten kolor jest niesamowity i myślę, że zdecydowanie warto przyjechać. Nawet z dalszych odległości. Zaskoczony byłem ofertą, co można zrobić z lawendy, typu pelety, kadzidełka, syropy, kremy i olejki. Wypróbowaliśmy olejki różnego typu, kupiliśmy syrop lawendowy, który nam smakował jako dodatek do kawy i napoje dla dzieciaków, soki. Też orzeźwiające i żona właśnie kawę. Na pierwszych i drugich dniach otwartych tutaj w Biadaczu kupiliśmy olejek z lawendy. Także też zapalamy sobie świeczuszki, wlewamy ten olejek i bardzo przyjemnie w mieszkaniu pachnie. Na zakończenie programu przenosimy się na rynek. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za kurczęta typu broiler zapłacimy 5 zł. 60 za kilogram, za indory 7 zł. 71 groszy, za indyczki 7 zł. 70 groszy, za kaczki typu broiler 7 zł. 70 groszy, z kolei za ćwiartki z kurczaka 7 zł. 76 groszy za kilogram.